Witam serdecznie, Patrycja Sosnowska, House Tipster. Jesteśmy na międzynarodowych targach Warsaw Home 2016. Ze mną jest pani Hanna, właścicielka firmy Ode Ode. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Proszę opowiedzieć nam kilka słów o państwa firmie. Jesteśmy rodzinną firmą. Moje dzieci już w tej chwili zaczęły współpracować ze mną. Rozpoczęliśmy od produkcji ceramiki, a w tej chwili rozszerzyliśmy bardzo mocno swoją działalność o właściwie całe wyposażenie wnętrz. Dom to nasza pasja. Przeradza się w ten sposób, że projektujemy poszczególne produkty, od tapicerek, przez stoły, lampy, obrazy, właściwie wszystko. Kochamy to, więc przeradzamy to w piękne produkty. No właśnie, co dokładnie można znaleźć w państwa ofercie? Wszystko. Wszystko to znaczy tak, meble miękkie, tapicerowane, stoły, duże stoły, które robimy praktycznie indywidualnie, wręcz spersonalizowane rzeczy. Kochamy wyzwania, więc robimy to, z czym klient do nas przychodzi. Jeżeli potrzebuje indywidualną rzecz, w sensie wielkości, koloru, produktu, to my się tym zajmujemy. Czym inspirujecie się przy tworzeniu produktów? Ponieważ no, państwa stoisko bardzo się wyróżnia, jest naprawdę pięknie zaaranżowane. Oprócz tego dostrzegamy również niecodzienne kształty, piękne kolory, materiały. Czym się inspirujecie? Można powiedzieć, że to jesteśmy my. Ja kocham projektować produkty. To, jakie jest nasze stoisko, to właściwie nasza reprezentacja całkowita. Nie wiem, czy można coś mówić słowami. Właściwie to wszystko, co tutaj jest pokazane, to jesteśmy my. Inspirujemy się wszystkim. Od tego kwiata, który jest właśnie na tej dziewczynie. Właściwie to była inspiracja do całego stoiska. Sofa, która jest przepięknie różowa, która po prostu zakochuje się każda kobieta w niej. Tak, mogę potwierdzić. Każda kobieta. No i te piękne kwiaty, które po prostu komponują się rewelacyjnie, prawda? Kochamy w tej chwili mięty, no bo mięty są świeżutkie, czyściutkie, a chcemy te wnętrza mieć ciepłe. Chcemy wychodzić wreszcie z tych biurowych wnętrz, gdzie są halogeny i zimne kuchnie i zimne salony. A na nowo, na szczęście wraca to, co jest cieplutkie, domowe i przyjemne i harmonijne. A my właśnie proponujemy to wszystko. Bardzo się cieszę, że zgodziła się Pani z nami porozmawiać. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Życzymy powodzenia i dalszych sukcesów, bo tworzycie naprawdę piękne rzeczy. Państwu bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka.